Ale mnie ściemniłeś z tymi książkami. Tak. Masz miniaturę. Jesteś powalony. To może ja podlinkuję twojego Goodreadsa na dole, żeby cię ludzie też mogli obserwować. Twoje poczynania czytelnicze. No mam już 6 read i jedno wow. One to read. No cześć, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy z powrotem we dwoje i nagrywamy oczekiwane przez wielu z was podsumowanie września. Lepiej późno niż wcale. Niestety były pewne problemy sprzętowe, problemy, żeby się móc razem zgromadzić tutaj przed kamerą i nagrać ten film. Jednak nie chciałam go nagrywać sama, żebyś miał okazję tym razem się pochwalić. I żebym ja też cię mogła tym razem pochwalić. Jeszcze jednak zanim zaczniemy, jedna krótka informacja, zanim zapomnę. Jeżeli będziecie planowali jakieś książkowe zakupy, kupić na przykład coś, co będziemy wam tutaj pokazywać, to zostawiam wam linka w opisie do taniej książki. Tam, jeżeli przez tego linka zrobicie zakupy, to ja dostaję z tego mały procent. Oczywiście jakby do niczego nie zmuszam, natomiast jest to jakaś mini pomoc dla mnie, dla mojej twórczości i tak dalej, żeby też kanał się mógł rozwijać. Więc zapraszam, wszystko macie w opisie na dole. Oprócz tego, mój kochany założył sobie Goodreadsa, więc jego też podlinkuję w opisie na dole, zaraz koło mojego Goodreadsa. Wszystko właśnie macie oczywiście w opisie. No i co? Myślę, że zaczynamy. Oczywiście zaczyna się od tego, że na wrzesień też mieliśmy wspólne plany czytelnicze, też sobie planowaliśmy parę rzeczy. I tym razem, oczywiście to jeszcze zaraz zobaczycie, ale mnie wcale tak dobrze nie poszło z realizowaniem planów, aczkolwiek poza tym czytelniczo całkiem spoko. Jak to wygląda u ciebie? Jesteś zadowolony z tego miesiąca? Skończę. Jesteś zadowolony, to tak. Bardzo dobrze. No dobra. Ponieważ ty masz troszeczkę tego mniej, to może ja zacznę od czegoś, czego też wam fizycznie nie mogę pokazać. Natomiast pierwsza rzecz, którą ja przeczytałam we wrześniu, jest to powieść graficzna Fale, którą wam tutaj tak mniej więcej wstawię. Jest to, nie na tobie, pomiędzy nami. Jest to, tak jak mówię, powieść graficzna, która wiąże się z surfingiem, ale też jest taka mocno życiowa, ponieważ jest tam temat raka. I jest to powieść, która mnie dosyć mocno poruszyła. Ja miałam okazję ją przeczytać w pracy, ponieważ przyszła uszkodzona, więc zanim ją odesłaliśmy, ja sobie ją szybko przeczytałam. Przeczytałam ją przy jednym podejściu i potem się strasznie zdołowałam. Nie czytajcie tego. Nie, no żartuję. To było naprawdę coś bardzo dobrego. Ja to oceniłam na 4,5 gwiazdki, uwaga, więc całkiem sporo. Coś naprawdę bardzo ładnego. Myślę, że jakbym miała ją na swojej półce, to nie pożałowałabym tego zakupu. Piękna, ale dołująca. Z jednej strony mało tekstu, a dużo obrazków oczywiście. Grafika bardzo fajna, bardzo fajnie kolorystycznie to wszystko jest przedstawione. Właśnie kolorystycznie brąz jako takie przeszłe czasy, historia surfingu i tak dalej, a na taki błękit, turkus, jakby czasy obecne narratora całej historii. Ale no to więcej wam nie będę mówić, bo to jednak jest powieść graficzna, tam nie ma za dużo, to jednak powinniście sięgnąć po to sami. I druga rzecz to słuchałam w audiobooku reportaż Życie na miarę, odzieżowe niewolnictwo, któremu dałam 4 gwiazdki. Jest to dosyć krótkie, bo wydaje mi się, że ma 4 godziny audiobooka, natomiast ja to oczywiście słuchałam na przyspieszeniu, więc przesłuchałam tego jeszcze szybciej. I to jest właśnie o produkcji odzieży w Bangladeszu między innymi, jak to wygląda jakby i takie troszkę zderzenie światów, mamy okazję po prostu poznać życie tam, za jakie pieniądze i w jakich warunkach ludzie żyją i pracują i co muszą robić i wszystkie te kwestie bezpieczeństwa, raczej jego braku, no naprawdę wstrząsające. Trudno jest chyba dostępna ta książka, natomiast jeżeli dorwiecie audiobooka, to też bardzo polecam. Proszę bardzo, co jako pierwsze przeczytałeś we wrześniu? Vicious. Skończyłeś. Skończyłem w końcu. I jakie są twoje przemyślenia na ten temat? Książka super. Mm-hmm. Pomijając fakt, który opowiedziałem wcześniej o tym Eli, że mi się przez całą książkę mi się to myliło. Że to jest kobieta. Że to jest kobieta. Ogólnie fajna książka. Co prawda w sposób, w jaki autorka przedstawiła postaci, wyglądowo tak za bardzo nie pasuje. Ja bym to odwrócił, że zamiast to Eli był brunetem, mm-hmm, a Wiktor był blondynem i dla mnie to jakby lepiej pasowało na odwrót, mm-hmm, ponieważ dla mnie... Też to tak widziałam. To tak...
Nie wiem, tak jakoś w mainstreamowej kulturze to zazwyczaj jest tak pokazywane, na telewizji tak to pokazywane, że zazwyczaj wredniejsza strona to jest ta blond bez urazy, tak? Ale po prostu nie wiem, jakoś tak mi bardziej pasuje to pod ich charakter. Czyli my jesteśmy dobrymi postaciami, my jesteśmy protagonistami. Nie. Ale tak jak wspominałeś, jak żeśmy kiedyś rozmawiali, że na przykład jakby przy ekranizacji Wiktora grał Machine Gun Kelly, to by było jednak. Tak, on pasuje. On by wtedy świetnie pasował do tego. Nie tej wiem postaci. To kogo Eli. Mówiłeś, że Andy Black. Andy Black. A mnie on się nie widzi jako Eli za bardzo. No bo tutaj jest opisany taki ten uśmiech, taki. Trochę taki. Wredny, ale taki przyjazny do oglądania, że tak wiesz, że coś knujesz, ale to jest takie, nie możesz oderwać tak wzroku, co nie? Taki Andy Black ma to dosłownie taki no, trochę tak. Aczkolwiek mnie się jednak Eli kojarzy z takim złym młodym naukowcem, z takim trochę bardziej, nie wiem, evil-kując, coś w tym stylu, nie wiem. I dlatego mi tak za bardzo tutaj Andy nie pasuje, ale you got the point. Coś tam jednak w tym jest. A na ile byś ją ocenił? Oceniłem ją na 4 gwiazdki. Książka ogólnie bardzo fajnie się czytała. Jedyny minus dla mnie to był taki, że końcówka to już było, bo niektóre rzeczy były do przewidzenia i jakoś ta końcówka tak po prostu za szybko minęła jak dla mnie. Chyba to też nie jest książka, która właśnie przy rozwiązaniu ma jakieś takie bardzo zaskakujące rzeczy, że część się przewiduje, a nawet jak czegoś nie przewidujesz, to nie jest to jakimś takim wielkim zaskoczeniem. Nie jest to takim wielkim zaskoczeniem właśnie. Ale jakby i tak to nie ujęło to tej książce jak dla mnie za bardzo. W sensie mnie to bardzo nie przeszkadzało, pasowało mi całe rozwiązanie i tak dalej, więc mnie to nie. Rozwiązanie było mądre. No. Tak, ale już po czasie, powiem tak, można się spodziewać takiego zakończenia. To jest po prostu przewidywalne. Tak, przewidywalne. Okej, no dobra. No to brawo, książka z sierpnia dokończona. Dalej, jeżeli chodzi o mnie, kolejna książka, której nie mogę wam pokazać, to Tragedia na Przełęczy Diatłowa, historia bez końca. Też reportaż właśnie dotyczący Tragedii na Przełęczy Diatłowa, ja już wam wspominałam o tej książce przy okazji niejednego filmu. Była całkiem w porządku, momentami mi się dłużyła, szczególnie początek mi się dłużył i tak naprawdę dopiero później robiło się to ciekawsze. Oczywiście jakiegoś stricte rozwiązania tej sytuacji, która miała miejsce, nie dostajemy w tej książce, bo ta historia w ogóle nie została wyjaśniona w żaden racjonalny sposób i w ogóle. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli w ogóle chcecie poznać te historie, bo niewiele o niej wiecie, no to w sumie polecam, książkę jest bardzo dobra. Ja ją oceniłam na 3,5 gwiazdki, właśnie przez te dłużyzny, mimo że ona nie była jakaś długa, ale to te opisy po prostu wszystkich uczestników wyprawy przy Przełęczy Diatłowa, to już troszeczkę mnie tam w pewnym momencie nużyło, każdy mi się mylił i praktycznie do końca historii każdy mi się mylił, ale jest okej, okay. Jest bardzo spoko, żeby poznać po prostu co się wydarzyło, no to tak, to w sumie polecam. Zgadnijcie co? Przeczytałem całego Exitusa. Jestem dumna. No to tak, no zaczynamy. Tom pierwszy. Tom pierwszy jest najgorszy. Takie wprowadzenie, no oceniłem to na 3, od razu powiem 3 na 5. No takie wprowadzenie, no fajne wprowadzenie, tam no wyjaśnia trochę, o czym będzie ta cała seria i w ogóle kim jest każdy tak powoli. I to jest takie wprowadzenie, które zaciekawia osobę. No i mnie się wydaje, że w ogóle postaci tutaj są bardzo przyciągające, że tutaj jest mniej w ogóle w serii, fabularnie mniej jest takich rzeczy, że trzeba się dowiedzieć, co się dalej wydarzyło. Bardziej jest takie, że idzie się za tymi postaciami i żeby poznać ich losy. Przeczytałem tę całą serię w 3-4 dni. To jest bardzo szybkie do przeczytania. No, to było zaskakujące. Komiks, tak? No tak. Polska manga. O, tak, tak można tak to nazwijmy. No to
Pierwszy tom, no 3 na 5, nie wiedziałem co oczekiwać, ale mimo wszystko, i to powiem o całej serii, to jest harem, to jest po prostu odwrócony harem i to tak jest przedstawione i no niestety no... Kto jest twoją ulubioną postacią? Oliver on miał, ten najmłodszy? Tak. Oliver. Jednak Oliver. No. Bo jest taki mocno. On jest on taki najmniej pasujący to harem. No, w ogóle nie. Taki. No nie pasuje to do tej grupki. No to pierwszy tom 3 na 5. Okej, może daj mi. Bo... I teraz ty. Tak. Kolejna rzecz to jest rzecz, którą mi wybierałeś do czytania, czyli Cyberpunk. Książka, za którą w sumie się zamierzałam zabrać w najbliższym czasie, ale słońce tutaj prześwietla i troszkę się robimy ciemniej, poczekaj, może tak będzie lepiej. Książka, za którą i tak się chciałam zabrać w najbliższym czasie, natomiast czy mi się podobała? Nie wiem. Oceniłam ją dosłownie na 2,5 gwiazdki, czyli tak połowicznie, bo z jednej strony spoko, akcja i w ogóle, z drugiej strony coś mi tam mocno nie grało, za bardzo wchodzisz na słońce i nie będę mogła tego rozjaśnić. No właśnie. Znaczną część tej książki też przesłuchałam w audiobooku, bo nie za bardzo chciało mi się ją czytać. No to jest jakby przyszłościowa taka książka, tak, że można wymieniać części ciała za pomocą maszynerii i takich tam rzeczy. A z drugiej strony taki główny bohater to taki typowy typek z osiedla. Trochę taki chamek, trochę nawet bardzo rasista, znaczy tam wiele takich rasistowskich tekstów tam też było. Homofobicznych, także no na pewno nie dla każdego jest ta książka, natomiast można się było tego spodziewać, nie dość, że po okładce samej w sobie, no to zwykle wydaje mi się polscy autorzy fantastyki czy czegoś w tym rodzaju to raczej są takimi tradycjonalistami, tak powiem. Nie będę na pewno sięgać po następne części, przynajmniej na razie nie planuję. Wiem, że już jakiś czas temu, parę miesięcy temu chyba wyszła druga część. No, tak jak mówię, to są dla mnie 2,5 gwiazdki. Spoko, żeby to poznać, tę historię, bo i tak byłam tego ciekawa, ale w żaden sposób to do mnie nie przemówiło. Nie byłam jakoś bardzo zainteresowana tym, co się będzie dalej działo. Zakończenie było całkiem fajne, w sensie tam się coś faktycznie działo. Nawet nie jestem w stanie do końca stwierdzić, jaka jest fabuła. No, zaczyna się od tego, że ten właśnie główny bohater ma zlecenie za górę Szekli, żeby znaleźć jakiegoś typa i w sumie no, tyle co mogę powiedzieć co do fabuły. No nie wiem w sumie, czy mam coś więcej na temat tej książki do powiedzenia, ale przeczytałam. Drugi tom. Otóż drugi tom oceniłem na 4 gwiazdki. A ja nie pamiętam, co się w drugim Był to tom, który mi się najbardziej spodobał. O! Bo dalej jakby wgłębia cię w tą całą historię, tam tłumaczy bardziej każdą postać. Też nowe postacie bliżej poznajesz. No i to jest ta część, która jest moim zdaniem najśmieszniejsza, zwłaszcza początek. O Jezu, kocham początek. To ja z tego tomu pamiętam tylko początek, bo ja go czytałam z 15 razy. No, bo go uwielbiam. Początek jest zabawny. No. I ogólnie w tej części to jest bardziej takie właśnie heszki śmieszki. Nie wiem, że o rozwój postaci ci chodzi? Tak, czy? Rozwój... Bardziej rozwija się rozwój postaci? Nie. Nie. Bardziej, nie wiem, też, kurde, to już z ciebie teraz ja nie umiem mówić po polsku. No, że no, widać bardziej rozwój postaci w tej części, tak? I bardziej tak. Zagłębiamy się też trochę chyba w ich historię już w tym tomie. Tak? To już zaczyna tak, trochę. To już chyba już aczkolwiek trochę. Aczkolwiek to bardziej to widać chyba w trzecim już są takie najmocniejsze fragmenty co do postaci, przynajmniej z tego co ja pamiętam, a pamiętam średnio, ale w tym już mamy takie zalążki historii w ogóle ich, nie? No w pierwszej już części to jednak to było głębiej kto kim jest ich, ogólnie ich charakter, ich co ich ukształtowało ich jakby największe cechy. I słuchajcie,
We wrześniu przeczytałam książkę po angielsku. Książka, która jedną z kilku zresztą kupiłam jednocześnie. Pokazywałam wam je na Instagramie, pokazywałam je przy okazji ostatniego book haula. Jest to książka The Kingdom, nie mogę wam pokazać jej bliżej. The Kingdom, która okazuje się, że jest po polsku. I ja parę razy zastanawiałam się nad nią, ale w sumie mnie nie interesowała, żeby ją kupić i przeczytać po polsku. Jak ją kupiłam i przeczytałam po angielsku, to wciąż nie wiedziałam, że to to samo królestwo, The Kingdom. Ale tak, książka bardzo mi się podobała. Bardzo mi się podobało przedstawienie, ponieważ mamy tutaj fantasists, tak? Fantasists? Jakoś tak się nazywają te postaci. To są takie jakby pół androidy, pół kobiety, które służą w tym całym królestwie, a właściwie służą. Królestwo to jest taka, powiedzmy, magiczna kraina, taki Disneyland jak dla nas, powiedzmy. A one tam zabawiają gości, są głównymi gwiazdami, są celebrytkami w świecie poza tym królestwem, że, nie wiem, każdy kupuje zabawki z ich podobiznami i tak dalej, są na plakatach i tak dalej. Natomiast, no właśnie, one zabawiają gości w królestwie, mamy tam wszelkiego rodzaju hybrydy, nie tylko właśnie ludzi, ale też zwierzęta, które są pół maszynami, pół właśnie prawdziwymi zwierzętami, więc to jest taki bardzo ciekawy świat, bardzo ciekawie to jest przedstawione, a jednocześnie oczywiście, jak mamy tutaj główną postać, która w znacznej części jest maszyną, no to wiemy, że coś się będzie kręcić wokół tej sfery, czy maszyny mają uczucia, czy mogą wykształcić uczucia, czy mogą myśleć samodzielnie, czy tylko myślą, czy tylko robią to, co jest im zaprogramowane, tak? Tutaj jest też często przewija się, że one nie mogą kłamać, bo one nie mają tego zaprogramowane. I tutaj pojawiają się właśnie te kwestie emocjonalne, te kwestie egzystencjalne, a jednocześnie to jest młodzieżówka i wydaje mi się, że to jest bardzo fajnie tutaj przedstawione, jest to... schowaj glance. Jest to bardzo tutaj ciekawe, no mnie się przyjemnie czytało, nawet po angielsku jest to raczej łatwa lektura. Przynajmniej na moim poziomie, ja nie wiem jaki jest mój poziom czytania po angielsku obecnie, bo nie czytam po angielsku praktycznie, ale przyjemnie mi się ją czytało, szybko mi się ją czytało, co do zakończenia mam tylko mieszane uczucia, no bo mamy tutaj też wątek romantyczny, mamy powiązaną pewną zbrodnię, o którą główna bohaterka jest oskarżona i co do rozwiązania tej historii i samego zakończenia, ja po prostu do tej pory nie jestem w stanie stwierdzić. Ja myślałam, że jak się z tym prześpię, to będę wiedziała, czy ono mi się podoba, czy nie. Z jednej strony mi się podoba, z drugiej strony mi się nie podoba. Ale nie jestem w stanie wam wyjaśnić dlaczego, bo to by już musiało zawierać spoilery. Więc, no ja tę książkę generalnie polecam. Nie wiem, czy równie dobrze bym się przy niej bawiła, jakbym czytała ją po polsku, ale po angielsku ją oceniłam na 4 gwiazdki. Jestem bardzo szczęśliwa, że ją kupiłam. W ogóle jest pięknie wydana. Tak czy siak, no, ja polecam 4 gwiazdki. Bardzo przyjemna dla mnie lektura. Myślę, że ją zapamiętam na trochę dłużej. Masz brokat na ustach, mój. Jestem księżniczką. You are a princess. I am a princess. Trzeci. No Jezu, coś ty... Czary bary, hokus pokus. Boże, nie spodziewałam się tego, to nie było planowane. Ja też nie. Tom trzeci. Tom trzeci. Mój ulubiony za to. 3/5. Co za... No, no słucham cię. 3/5. Ten tom, zresztą jak się zobaczy z tyłu, no... najbardziej harem z ich wszystkich to po prostu tak harem. Jezu. Ale z przodu ma najfajniejszą układkę. Z przodu ma fajną układkę. No najfajniejszą to przyznam, ale tył nie. Najfajniejsza. Nie, to dla kobiet, tak? No i może dla pewnych naszych przyjaciół. No. Ale no. 3/5. Czemu? Harem. No i to się wydawał dla mnie trochę taki filler. Filler. Taki filler. Za dużo tego nie było. Troszkę takiego, takiej tajemnicy, taki nowy wątek tajemniczy wychodzi, tak ty tak się zastanawiasz, taki zakładasz czapkę Sherlocka Holmesa i próbujesz odgadnąć, tak?
Więc to jest taki jedyny punkt, który mnie zaciekawił. Trochę śmiesznych scen jest. Mm-hmm. Jest też scena bardziej taka... Brutalna, drastyczna. Brutalna, drastyczna, to jak ja i bardziej taka erotyczna, taka już dla starszych... Albo czytelniczek. Czytelników. Bardziej no. Czytelniczek. Ojej, ja w ogóle nie wiem, o jaką scenę ci chodzi. Muszę to przeczytać jeszcze raz. Ale no, mnie się podobał trzeci tom, dlatego że tutaj właśnie jeszcze bardziej wchodzimy w historię tych postaci. Jeszcze bardziej jakby przez te historie tak widzimy, dlaczego oni mają zrytombanie, co działało im na psychę. I to sprawia, że ja ich jeszcze bardziej kocham po prostu. A, to, okej, okay. Dobra. No, bardziej chodzi. Takie dla... Takie bardzo mocno podtekstowe. Podtekstowe bardzo, dobra. No i to jest taki właśnie trochę, troszeczkę wszystkiego jak dla mnie. No tak, działa jako, dla mnie jako filler to był bardziej... Ale dla mnie czwarty tom też jest trochę fillerem, bo też się zmienia otoczenie. A poczekaj, aha, aż zacznę oceniać dobrze. Czwarty dobrze. Tom. Dobrze. Mystery jeszcze rzucasz. Tym razem skąd czwarty tom się wyłoni? Za tobą? Za mną? Może za kamery! Za kamery! Wyciągniesz spod psa. O, a może Sonia przyniesie? Sonia nie przyniesie. Nie przyniesie, nie uniesie. Nie uniesie. Uślini mi, nie wolno. To są za ważne rzeczy. Kolejna rzecz z mojego TBR-u, coś co mi wybrałeś. Nie wiem nawet czy wiedziałeś, że to czytam. Wiedziałeś, że czytałam? Nie widziałam, że czytasz, wiedziałam, że czytasz, ale nie widziałam, że czytasz, ale wiem, że czytałaś. Okej. Okay. Tak. Tak czy siak, właśnie Klinika Śmierci Harlana Cobena. Cieszę się, że wróciłam do jego twórczości, bo właściwie moja przygoda z kryminałami, thrillerami się zaczęła właśnie od Harlana Cobena. Co prawda to nie jest część z serii z Myronem i z Winem, których po prostu uwielbiam. Natomiast ta książka też była bardzo... fajna, oceniłam ją na 3,5 gwiazdki, ale już teraz nie pamiętam, co mi w niej nie pasowało. W sensie, tutaj mamy historię kliniki, nie tego się spodziewałam, nie czytałam opisu, ale nie tego się spodziewałam, słysząc o klinice śmierci. Natomiast to tutaj mamy poruszony temat AIDS i zabójcy, który zostaje nazwany w ogóle homorozpruwaczem, ponieważ zabija homoseksualnych mężczyzn. I tak, właśnie tutaj się obraca wszystko wokół tej kliniki, leczenia AIDS i tak dalej. Aha, już pamiętam, rozwiązanie już pamiętam, bo przez chwilę zapomniałam. I rozwiązanie było z jednej strony szokujące, z drugiej strony takie troszeczkę... Nie w moim typie, guście, nie wiem. Ciekawa jestem, czy jeżeli to czytaliście, to dajcie mi znać, tam oznaczcie na przykład w komentarzu, że to spoiler i dajcie znać, jak wam się podobało to zakończenie. Ale cała książka, no bardzo przyjemnie mi się ją czytało i myślę, że powinnam w ogóle do twórczości Harlana Cobena powrócić. Czwarty tom. Artysta sceniczny z ciebie. Artysta sceniczny. Czwarty tom. Kolejny filler. Tak. 3/5. Znowu. Co prawda fajny to był filler, bo nawiązywanie do Shakespeare'a. Do Shakespeare'a? Nie do Shakespeare'a. Do Sherlocka Holmesa. No właśnie. No, do Sherlocka Holmesa i akurat nawiązanie do mojej ulubionej części. Nieważne o jakiej części, ale bardzo fajnej części, którą ja bardzo lubię. I którą ty niedługo przeczytasz. O nie, to my już nie robimy planowanych TBR-ów. Ej, no nie, to tak. Dobrze, na październik nie robiliśmy, zrobimy na listopad. Ja szybko przejrzę tutaj, żeby przypomnieć sobie o czym to było. Jedną część ważną ja, znam. Ja z tej części mam moją ulubioną piosenkę, ponieważ Rafa w jednym momencie nuci piosenkę, chciałam przekonać się co to. I wpisałam sobie to i zaczęłam słuchać właśnie nie oryginalnej wersji, tylko covera, który jest moim zdaniem 1000 razy lepszy od oryginalnej wersji. Więc tak, ja z tej części... wyniosłam moją ulubioną piosenkę. No to tak, już pamiętam o czym to wszystko jest. No i filler, tak naprawdę pod koniec dopiero to wprowadza jakieś ważne elementy do fabuły i w ogóle głównego wątku. A tak, reszta to jest taki filler, no taki jakby... Trochę jest, trochę tak jest.
No, trochę tak jest. Aczkolwiek jak już 2 z 5 tomów mamy jako taki filler, powiedzmy, to tak trudno mi jest to w ogóle określić jako jedną jakąś ciągłą historię. Niby jest tam ciągły wątek, ale to jest jak... Jest taki przykryty jakby. To jest jak są te seriale takie proceduralne, że każdy odcinek, że niby masz jedną ciągłość fabularną jakoś tych postaci, ale każdy odcinek jest o jakiejś innej sprawie. Wiesz, o co chodzi? No ale no, 3 gwiazdki, no nie powiem, że tego nie lubiłem, fajnie się czytało. Tam 3 ważne rzeczy się pojawiły, ważne dla wątku. Mm-hmm. Jedna nowa postać, właśnie też taka tajemnicza. Mm-hmm. To może ja teraz 2 książki, których też nie mogę pokazać, bo jedną pożyczałam od koleżanki i już je zdążyłam oddać. Nie spodziewałam się, że ją przeczytam, natomiast właśnie moja koleżanka z pracy pisała do mnie kiedyś, że była w rodzinnym domu, a wcześniej rozmawiałyśmy, że może mi pożyczyć książkę Druga szansa Katarzyny Berniki-Miszczuk. Więc powiedziałam, że no dobra, jak możesz, to mi weź i ją przeczytam. I ją przeczytałam. Jest to historia o dziewczynie, która się budzi w szpitalu psychiatrycznym, nic nie pamięta tylko chyba swoje imię i nazwisko, ale też tak nie do końca. I w ogóle to jest taki bardzo specyficzny szpital psychiatryczny. I to jest takie troszkę mroczne, tam są różne tajemnice i tak dalej. Mnie ten motyw w ogóle szpitala psychiatrycznego już wystarczył, żebym po to sięgnęła. Natomiast tam dużo więcej jakby spraw wychodzi, są różne takie fragmenty jak z horroru, z jakimiś tajemniczymi krukami i tak dalej, jakieś postaci, jakieś duchy, coś w tym stylu. Zryło mi to dosyć banie, szczególnie pod względem zakończenia. I tak naprawdę ja już nie wiem, co jest prawdą, a co nie. Książka mi się bardzo podobała, dlatego ją oceniłam właśnie na 3,75 gwiazdki. Więc tak 3,75 gwiazdki. No ale nie wiem, coś mi też tam tak momentami nie pasowało, ale nie pamiętam co. Aparat się oczywiście przegrzał, więc no, postaram się mówić troszkę szybciej. Jeszcze jedna książka to właśnie Zimny chirurg Maxa Czornyja, który jest reportażem, tak jakby o tym mordercy chirurgu, morderca, gwałciciel kobiet, który wycinał też fragmenty skóry kobiet i tak dalej. Nie wiem, czy kojarzycie taką historię, natomiast to jest książka przedstawiona jakby z punktu widzenia tego mordercy. I dla mnie nie było to bardzo wiarygodne, bo ten facet zresztą od dawna nie żyje. Dla mnie to nie było bardzo wiarygodne, to w jaki sposób to było przedstawione, w ogóle nieprzyjemnie mi się to czytało i było takie meh. No, oceniłam ją na 2 gwiazdki, nie podobała mi się generalnie za bardzo. I nie wiem, czy ja chcę coś więcej w tym temacie powiedzieć. Jest jeszcze jedna książka, która dotyczy się tego mordercy i to jest już faktycznie jakiś taki bardziej reportaż i ona jest krótka, będę ją pewnie czytała w audiobooku, czy ją czytała. W e-booku ją czytała i nazywa się chyba Martwe ciała, jeśli dobrze pamiętam, ale o niej jeszcze pewnie usłyszycie. Proszę cię bardzo. Piąty tom. Czary mary, hokus tak. Pokus. No i teraz słucham cię. Zobaczymy, jak bardzo zostaniesz w pierdziel po nagraniach, no. 2 na 5. Chyba sobie żartujesz. Nie żartuję, 2 na 5. Absolutnie mi się ta część nie podobała. To jest najbardziej emocjonująca część. To dla mnie jest najgorsza część. Jest heartbreaking. Bo wszystkie wątki... Umazałeś ją błyszczykiem moim. Dobra, to twoja wina, to twój błyszczyk. No wiele wątków po prostu się nie rozwiązuje, tak? Zostałem z więcej pytaniami niż odpowiedziami. Mhm. I to takie tak. Bardzo ważne pytania. Mnie się samo w sobie zakończenie nie podoba. Nie podoba mi się pewien aspekt, o którym też nie mogę powiedzieć, bo to spoiler jest. Nie podoba mi się właśnie w zakończeniu. Nie mówię już o takim stricte ostatniej stronie czy dwóch, bo to też mi się absolutnie nie podoba, ale jeszcze jedna rzecz, która wychodzi tuż przed samym zakończeniem, mi się nie podoba. Natomiast jest to heartbreaking i jest takie smutne i ja tak tych moich chłopców kocham, a oni tak są pokrzywdzeni. W tym tomie mi się wydaje i miło się. Emocjonalne? Tak. Bardzo. Pod względem emocjonalnym 5 gwiazdek.
No najbardziej. Ale jeżeli to mam... Jako ostatni tom oceniasz. Jako ostatni tom oceniasz z całej serii, no to naprawdę. No, zostałem z więcej pytaniami niż odpowiedziami i w ogóle jakby... Zostało na takim punkcie, zakończyło się na takim punkcie, gdzie ja jestem ciekaw kontynuacji, ale no teraz to wyszła kontynuacja, tak. Exitus Kaleidoskop, który tak, będzie tak. dwutomówką. Tak? Tak, dwutomówką i ostatni wyszedł we wrześniu chyba, został wypuszczony nawet. Tak, właśnie bardzo niedawno, no. We wrześniu, a to jest seria z 2016, więc... Tak, bo ona nie miała być kontynuowana, po prostu nie wszyscy miała być mieli kontynuowana, skargi do autorki przez to, jak to się skończyło, że im się to nie podoba zakończenie, więc... To było takie, no... Ja bym wolała, żeby autorka napisała The Racist, to się chyba nazywa, czyli kontynuacja Artificial People Magenta, niż to, bo Magenta się skończyła tak, że kurde, ja chcę wiedzieć, co się tam wydarzyło, a tutaj to wolę sobie dopowiadać i wolę udawać, że nie było w ogóle tej końcówki, tam paru dziesięciu ostatnich stron, wolę udawać, że to się po prostu nie wydarzyło. Ja mam jeszcze jedną książkę też z tego TBR-u, czyli Witchborn. Witchborn oceniłam też na 2,5 gwiazdki, bo też mam dosyć mieszane uczucia. Nie była ani zła, ani jakaś super. W ogóle zakończenie było tragiczne i wydaje mi się, że pół gwiazdki tak poleciało za to zakończenie, bo generalnie historia jest spoko, nie dzieje się tam jakoś za wiele. Mamy tutaj córkę czarownicy, która tam ucieka i się chowa i tak dalej i poznaje, nie wiem, moce i coś tam. Tak, jest mało konkretna trochę ta książka pod względem fabularnym, też mi się wydaje. Natomiast jest spoko poprowadzona, postaci są całkiem w porządku, nie są to też postaci, do których ja bym się jakoś mega przywiązała. Natomiast końcówka jest bardzo słaba. Jeszcze jak się okazało, przynajmniej z tego co na Goodreadsie jest zapisane, że to jest jednotomówka. No nie, to mi zupełnie się nie przypadło do gustu. Zakończenie jest po prostu okropne. No, nie wiem, też ani nie polecam, ani nie odradzam. Zakończenie mocno rozczarowujące, książka całkiem przyjemna lektura, całkiem spoko, ale... Czy konieczna lektura, no to już nie do końca. Tutaj też nie są jakieś takie wyjątkowe czary-mary, żeby znowu ten na przykład klimat magiczny miał was przyciągnąć. To nie jest też takie bardzo czarodziejskie i w ogóle klimatyczne, więc no nie wiem. Dla mnie mocno przeciętne. No i z tego co widzę, to u mnie by było na tyle i u ciebie w sumie też. Jeszcze o jednej rzeczy miałeś powiedzieć, o kwestii graficznej. Tak, kreska w Exitusie, w całej serii, jest dosyć fajna jest, bo widać, że to jest inspirowane właśnie mangami i nowelami z Japonii. I to autorka w bardzo fajny sposób wymieszała trzy style, które ja widziałem kreski. Jest to właśnie takie typowe manga, taka typowa manga z realizmem i okazjonalnie jeszcze chibi, czyli no, takie bardziej tak. małe postacie, takie duże głowy, większe oczy i takie bardziej, jak to się, wyolbrzymione emocje. Tak. Tak, i to mi się to było fajne. Podobało, to nie było, było to... Dobrze zgrane. Dobrze zgrane, tak. No. Pasowało do sytuacji i czuło się na miejscu. No. Więc to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o to podsumowanie. Ja jeszcze w TBR-ze miałam Wyspę Potępionych, której nie miałam ochoty czytać, więc nie przeczytałam. I miałam jeszcze Magnusa Chase'a, Bogów Asgardu i ją zaczęłam czytać. I ją czytam. Obecnie jestem troszkę dalej, bo ją sobie też wzięłam jako e-booka i zamiast nosić ją do pracy, to po prostu czytam ją na czytniku. Ten
tego rozdziału chyba nie skończyłam, więc jestem mniej więcej gdzieś tu, to jest strona 257, więc już kawałek i Magnus mi się bardzo podoba jako postać. Świat mi się całkiem podoba, w sensie ta Valhalla, jak jest przedstawiona, to jest naprawdę fajne. Fabularnie mi trochę leży, więc dlatego też średnio mi się chce za nią zabierać, ale no myślę, że postaram się ją skończyć w październiku, tak powiem. Ale Magnus wydaje mi się póki co najlepszą postacią, najfajniejszą postacią jak dla mnie z książek Riordana. Więc taki plus. Całkiem przyzwoite książki mi wybierasz. Nie zawsze, bo w zeszłym miesiącu było bardzo dobrze i te książki były naprawdę wszystkie mi się w jakimś mniejszym, większym stopniu, ale podobały mi się. Natomiast tutaj było troszeczkę takich pośrednich, ale jest całkiem okej. Okay. No. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to podsumowanie. Myślę, że podsumowanie październikowe będę już robiła sama, bo nie zrobiliśmy sobie wyzwania żadnego na październik. A zresztą Karol jest bardzo zapracowany w tym miesiącu, więc no, będzie więcej czasu, żebym ja się mogła o swoich książkach wygadać i nie będę musiała po prostu się kontrolować, żeby nie gadać za dużo, żebyś ty się nie zanudził tutaj siedząc obok. Ale tak, myślę, że do planowanych TBR-ów jeszcze wrócimy może w listopadzie, w grudniu już będzie ciężej, więc zobaczymy jak to będzie dalej. No i oczywiście, jeżeli chcecie więcej filmików z udziałem nas obojga, to możecie pisać propozycje w komentarzach, co byście obejrzeli, właśnie co byśmy mogli obydwoje dla was nagrać. Jeżeli chodzi o ten filmik, to myślę, że to by było na tyle. Dziękuję ci bardzo za potowarzyszenie mi, jak zwykle. Dziękuję za zaproszenie mnie tu. No i co? I oczywiście widzimy się po prostu w kolejnych filmach na moim kanale. Także do zobaczenia. Pa!